Niektórzy lubią pływać po jeziorach, inni pływają sobie od Raciborza do Koźla, a jeszcze inni postanowili wypłynąć z Koźla aż do Szczecina. Grupa znajomych, którzy pół roku temu przy piwku sobie gawędzili i rzucili pomysł, żeby popłynąć aż do morza. Kto w ogóle wymyślił ten pomysł? Przedstawcie się może, zacznijmy od tego, że się przedstawicie. Piotrek. Ania. Łukasz. Mateusz. I Janek. No właśnie, no to teraz przyznać się, kto wpadł na ten genialny pomysł? Nasz kapitan. Pomysł był ogólnie wspólny. No ale ktoś go wymyślił, tak? Chórem nie wyrecytowaliście go. Co roku żeśmy jeździli na Mazury, dla odmiany żeśmy stwierdzili, żeby spróbować coś innego. No i w tym roku padło na spływ Odrą z strony Szczecina i spędzenie urlopu na Zalewie Szczecińskim. Odra to jednak nie to samo co jeziora, to chyba większe wyzwanie. No Odra jest generalnie dziką rzeką. Pływaliśmy na pływadłach z Raciborza do Kędzierzyna. Znamy rzekę, jest niebezpieczna, jest zdradliwa, co chwilę wszystko się zmienia, także nie wiemy co nas czeka po drodze. Płyniemy pierwszy raz taką długą trasę, no ale jesteśmy pełni optymizmu. Ile czasu w ogóle będziecie płynąć do Szczecina? Jaki jest plan? Plan do Szczecina to jest około 7 dni. Jak wszystko dobrze pójdzie, jak stan wody nam na to pozwoli, no a resztę urlopu na Zalewie Szczecińskim. A jak wy potem wrócicie z tego Szczecina? A to będziemy się martwili na miejscu. Nie wiemy, gdzie dopłyniemy, także skąd będziemy wracać. No dobrze, ta ekipa rozumiem jest już sprawdzona w niejednym boju, ale macie też dużo fanów. Czy ktoś wam pomagał w ogóle w organizacji? Ile czasu się przygotowywaliście? No, pomysł padł około pół roku, może rok temu i cały czas przygotowania trwają, bo trzeba się zorganizować pod każdym względem. Praktycznie płyniemy sami, musimy wszystko zabrać ze sobą. Stan techniczny łódek, silników, żagli, lin. Także cały osprzęt, kompletowanie, sprawdzanie, jakieś próby delikatne. Wiem, że remont jednej ze śluz wam skomplikował trochę kalendarz. Musieliście przyspieszyć plany, jeżeli chodzi o start. Tak, urlop jest nasz wyjazd o praktycznie miesiąc do tyłu, bo jest remont w brzegu dolnym, jest to ostatnia śluza na naszym szlaku, ale na nasze nieszczęście jest to śluza, która ma pojedyncze wrota, także jak ją zamkną, to nie ma przejazdu w żadną stronę. No i od 15 lipca ją zamykają na miesiąc. Postanowiliśmy to przesunąć, żeby zdążyć tam przed 15 lipca, bo nie wiadomo, czy później ten remont się na przykład nie wydłuży. Czyli macie 3 dni na to, żeby te wszystkie 26 śluz pokonać. Tak jest, tak jest. Dobrze, czego się najbardziej obawiacie? Czy są jakieś w ogóle obawy? No, żeby pierwszy obaw to jest taki, żeby zdążyć do śluzy w brzegu dolnym, ponieważ wiemy z komunikatu, że jest tam bardzo niski stan wody też po drodze przed śluzą. No i to generalnie jest najważniejszy problem, którego się obawiamy. A tak, pogoda myślę nam dopisze. No, pogoda macie jak zamówiono, jest wiaterek, jest słoneczko, czyli ideał. Można się na przykład opalać, pytam jedyną kobietę, która będzie na pokładzie, ale tylko przez część trasy. Jeżeli chodzi o to, czy jestem przygotowana, tak, zabrałam kremy z filtrami dla całej załogi, także... O, kobieta to od razu zadbała całą załogę. A czemu tak krótko? No niestety praca zawodowa nie pozwala na cały wypad, także, ale zawsze to 2 dni. No tak, czyli panowie zostaniecie osamotnieni, będziecie musieli sobie radzić bez kobiet. Czy w waszej podróży towarzyszy jakiś cel? Nie wiem, macie jakieś hasło w stylu Odra, łączy, czy coś innego, czy tylko po prostu chcecie się dobrze bawić? Ogólnie to raczej chcemy się dobrze bawić, a też... Całość tego naszego urlopu to też nie spędzimy w tym gronie, bo resztę znajomych dojeżdża po prostu, jak już będziemy tam na miejscu. Czyli was będzie przybywać tam po kolei. Nas po prostu przez najbliższe 2 dni o jedną osobę ubędzie, a później z dnia na dzień będzie po jednej przybywać. No to na końcu ile was będzie? No, 15 osób. 15 osób. No dobrze, mam nadzieję, że sobie jakoś poradzicie i jak już wrócicie, opowiecie nam, co przeżyliście, obyście dopłynęli szczęśliwie. I co, stopy wody pod kilem, tak? Tak jest.